Takie tam demówki. Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, a nie witam was w grze, która nazywa się Dunkhost, w serii, która zwie się Takie tam demówki. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które mają swoje wersje demo do przetestowania, tak, że możecie kliknąć link na dole w przypiętym komentarzu, polecieć tam i przetestować. I tym razem link jest albo na dole w przypiętym komentarzu, albo na społeczności YouTube'owej, bo nie wiem, czy uda mi się was wysłać do Epika, ostatnio z tym YouTube miał problemy, więc może przejdźmy dalej. Z czym się je Dunkhost? Jest to gierka, która dopiero co wyszła, miałem nagrać przed jej premierą, no ale się wszystko rozjechało. 27 września 2023 wjechała wszędzie do kupienia. Producentem jest Umeshu Lovers i również wydawcą Umeshu Lovers jest i na potentacze growym na Steamie ma mało, bardzo mało recenzji jak na grę, która dopiero co wyszła. Tylko 12 i są one pozytywne, chyba nie ma żadnej negatywnej, więc wygląda to mega. Z drugiej strony jest strasznie mało tych recenzji. Może dlatego, że ta gierka jest nietypowa i nie często takie gry się pojawiają, a jak już wychodzą to albo jest kult klasyk i ludzie followują to przez lata, długie lata, patrzcie Tetris, albo tam nikną w odmętach niepamięci i się o nich nie pamięta, więc kto i co tutaj jest? Jest kilkanaście, chyba 12 postaci do wyboru, które odblokowujemy fabularnie. Zaczynamy jako Tatana. Bardzo fajny design, bardzo mi się ta postać podoba i tak, no, lekko zdradzając design tej postaci, to jest to, co jak zobaczyłem na artach, to było okej. Jak jest gdzieś łatwo do zdobycia, do kupienia, to z chęcią przetestuję. O, ma wersję demo, lecimy w wersję demo. Przechodząc do fabuły, w kampanii lecimy jako Tatana. To jest uczennica w szkole dla egzorcystów, która po raz trzeci tam bodajże powtarza rok, więc nie radzi sobie najlepiej. No i przejmujemy władanie nad nią, wypędzając duszki z różnych miejsc, które są mniej lub bardziej opętane. Na samym początku są to takie pseudo-opętania, znaczy się duszki rozleciały się po klasie i wszystko świruje, więc weź to zatrzymaj, a potem zaczynają się dziać troszkę bardziej hardkorowe rzeczy, chociaż hardkorowe to jest złe określenie, ale mocniejsze nawiedzenia są. Nie idziemy w stronę Jujutsu Kaisen, ale momentami skojarzenia z pierwszym odcinkiem, tam jakieś rzeczy poukrywane na terenie uczelni, może coś delikatnie, więc fabuły tutaj troszeczkę w kampanii jest. Jest ona śmiechowa i bardziej przypomina visual novelkę, więc to jest tylko dodatek do samego grania. A co do samego grania? Gramy w coś, co na pierwszy rzut oka wygląda na dziwnego Tetrisa. Była jeszcze ta gierka jedna od Nintendo z Mario Doctor, czy jakoś, nie pamiętam jak to się nazywało, nie pamiętam do końca, o co w tamtej gierce chodziło, bo nie grałem w nią za dużo, ale ta koncepcja, że macie przestrzeń, gdzie spadają różne klocki, musicie je tak ułożyć, żeby wszystko tam powybuchało i nie rozsadziło was, znaczy się nie dotarło do samej góry. Więc to jest pomysł na tą grę. Sprowadza się do tego, że macie różne duszki, które się przygotowują do zeskoczenia na planszę. Macie na planszę rozsypane różne kolory duszków i musicie je ze sobą tak połączyć, żeby zbudować jak największe combo. Z jednej strony nie chcecie, żeby to wszystko urosło tak wysoko, żeby was zablokowało, znaczy się to powoli i tak sobie sunie do góry, więc musicie pilnować, żeby wam nie wyskoczyło. Z drugiej strony macie dwie opcje, możecie albo zrzucić duszka tak, żeby połączył się z tym, co jest na dole, albo zamienić duszka w, nie wiem, pokebola, czy whatever, jak to nazwać, w egzorcyzm i zrzucając to wysadzacie wszystkie tego koloru, które dotknie, czyli możecie na fioletowe duszki zrzucić fioletowego duszka i on się połączy z resztą, da wam więcej punktów potem przy wysadzeniu, albo możecie zrzucić tego fioletowego duszka tak, żeby wysadził wszystkie fioletowe, które są pod spodem. Oczywiście, jak nie ma opcji, no to na fioletowe wrzucacie syledynowego i on będzie wam blokował drogę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jest to gierka taka troszkę logiczna, puzelek do ułożenia, jak to złożyć, żeby zgarnąć jak najwięcej punktów i przy okazji pojechać dalej. Gameplay jest wkręcający, jest bardzo sympatyczny, fajna iteracja, to nie jest Tetris, ale w tym kręgu tetrisowym się obracamy cały czas, więc daleko nie odeszliśmy. Bardzo podoba mi się to, że do samej grywalności zostały dodane postacie, został dodany świat, została dorzucona jakaś historia, przez to też gra mi się po stokroć lepiej niż gdyby to był sam puzelek do ułożenia. Jeżeli chodzi o sterowanie, gra mocno sugeruje, że powinniśmy lecieć na kontrolerze, ja leciałem na tym swoim standardowym 8-bit do, czyli tak jak zazwyczaj, i grało się świetnie, nie mam nic do zarzucenia, nie próbowałem grać na klawiaturze i myszce, ale mam wrażenie, że nie powinno to nastręczać żadnych problemów. Na klawiarze też powinno być bardzo wygodnie, więc to nie jest gra, która wymaga nie wiadomo jak super mega, nie wiadomo jak dobrego pada, żeby wykorzystać mega dopieszczone sterowanie, jest po prostu przyjemniej na padzie faktycznie, trzymając to w dłoni, ale to jest kwestia gustu. Jeżeli chodzi o strefę wideo, arty 2D, jak to jest narysowane, co prawda nie ma dużo animacji, postacie gadają, czyli po prostu zmieniają pozy, jednak arty, design, wszystkie te rzeczy podobają mi się strasznie. Jest to gierka, która wizualnie mnie zachwyca ze względu na stylówkę. Tu nie ma nie wiadomo jakich zagrań, jakichś dziwnych trików, jak bardzo wyczesanych animacji, ta gra jest po prostu estetycznie ładna i trafia w moją alejkę, nic więcej dodać nie mogę. Jeżeli chodzi o strefę audio, coś tam plumka. Jeżeli chodzi o same te wszystkie duszki, no to one mają swoje plumknięcia, jest ok. Podczas dialogu jest standardowe plum, 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 plum i jedziemy dalej. Ale jeżeli chodzi o muzykę w tle, nie zapadło mi w
pamięć w ogóle, nie jestem w stanie jej nawet przywołać, więc na pewno nie jest na super wysokim poziomie, ale też nie zawodzi, bo jakby była cienka, to bym zapamiętał, że mnie drażniła, a nie zapamiętałem, więc jest jak jest. Jeżeli chodzi o bugi, nie natknąłem się na żadne. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to jeżeli lubicie gierki a la Tetris, puzelki logiczne, to jak najbardziej na tak, nie znalazłem tutaj żadnych słabych punktów. Nie siedzę aż tak mocno w tych tytułach, więc możliwe, że coś mi umyka, że coś tutaj jest oczywiste i słabe, ale ja tego nie widzę. Na plus w sumie wszystko. Jeżeli lubicie puzelki, to będzie wam się podobało raczej. Na minus jedyne, co mogę powiedzieć, to jeżeli ktoś nie lubi gierek a la Tetris, to może mu nie podejdzie. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to Windows 8.1 minimalnie, procesor taki jak Intel Core i3-6100 lub AMD FX4350, 4 GB RAMu, karta graficzna taka jak GeForce GTS 750 z 1 GB RAMu lub Radeon HD 5770, również 1 GB RAMu. DirectX 11 i 6 GB wolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji nie jest jakoś wybitnie więcej, no ale tam troszeczkę dorzucili Windowsa 10, procesor taki jak Intel Core i5-2300 lub AMD FX8350, 8 GB RAMu i GPU tak jak GeForce GTS 750 Ti, 2 GB RAMu lub Radeon 7770, 1 GB RAMu. Miejsce na dysku i cała reszta się nie zmienia, więc jeżeli chodzi o wersje językowe, to nie ma udźwiękowienia, nikt tutaj nie gada, nie ma dubbingu, ale jeżeli chodzi o napisy, to jest angielski, francuski, chiński uproszczony, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, wersja na Brazylię i hiszpański, wersja na Hiszpanię. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, bardzo przyjemna gierka, nie spodziewałem się po niej zbyt dużo, myślałem w ogóle jak to instalowałem demo, że to jest jakaś bardziej visual novelka i są tutaj zaczyny tego, ale to jest ewidentnie tetrisowy puzelek. Z mojej strony grało się bardzo przyjemnie, jak będzie na jakiejś promocji, to może nawet i sobie złapię. Tyle, życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych demówek do ogrania, do następnego i hej! Gdyby nie design głównej bohaterki, to nawet bym nie spróbował wtedy, ludzie.